Witam Was na kanale TJ Guns, ja mam na imię Tomek, no i spotykamy się po troszeczkę dłuższej przerwie, spowodowanej oczywiście moim lenistwem. Nie no, żartuję, na wakacjach byłem. Zanim przejdziemy do tematu dnia, a tym tematem dnia jest naprawdę super fajowy, na topie mega fajny rewolwer Taurus Judge, chciałbym Wam przekazać bardzo fajną wiadomość, mam nadzieję, że jeżeli chcecie kupić ten rewolwer w Polsce, to skontaktujcie się ze mną na Facebooku, na moją stronę facebookową TJ Guns. Ja Wam wyślę namiary do firmy, do sklepu, który takie rewolwery posiada w bardzo dobrych cenach i w bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrych terminach realizacji. Oni mnie nie sponsorują w żaden sposób, po prostu są moi przyjaciele i wiem, że takie rzeczy mają. I rozmawiając z nimi, byłem zaskoczony, jak fajne i bardzo dobre ceny mają w Polsce. Więc Taurus Judge. No, wygląda troszeczkę jak rozciągnięty zwykły rewolwer. No i takim właściwie jest. To rozciągnięcie i wydłużenie tego cylindra, akurat w tym momencie, w tym przypadku jest to cylinder na 3-calowe łuski typu Magnum, czyli kalibru 410 do shotgunów, plus może ten pistolet, ten rewolwer strzelać również kalibrem, nabojami kalibru 45 Long Colt. Pistolet, powiedziałem. U nas się często tak mówi tutaj w angielskojęzycznych krajach. To pochodzi od takiego wyrażenia revolving pistol, czyli pistolet obrotowy w dosłownym przetłumaczeniu, a chodziło o to ze starych czasów, że po prostu obracający się cylinder w pistolecie, tak? Więc tutaj się bardzo często mówi na rewolwer pistol. Okej? Nie jest to żadnym błędem, więc proszę mnie nie łapać za słówka, tak? Więc zaraz zresztą zmienię kąt kamery i zobaczycie wszystko ze szczegółami z tym, o co chodzi z tym rewolwerem. No, troszeczkę takiej malutkiej historii. No, tej historii tutaj dużo nie ma. W 2006 roku został wprowadzony do produkcji. Od tamtego czasu przebojem idzie przez wszystkie warstwy społeczeństwa, że tak powiem, poczynając od sędziów, którzy kupują do swoich courtrooms ten rewolwer do w razie czego w miejscach, gdzie naprawdę jest bardzo wysoka przestępczość, do kierowców, którzy trzymają ten samochód, czy do obrony domu, jeżeli nie jesteśmy snajperami, w sensie nie jesteśmy dobrze obeznani z bronią i potrzebujemy coś, co ma troszeczkę większy rozrzut, a jednocześnie zapewni nam trafienie zagrożenia, prawda? Trafienie celu, które sprawia zagrożenie, prawda? Więc zmieniam kąt kamery. Na samym końcu wrzucę jeszcze troszeczkę ze strzelania dorzutek z tego rewolweru, więc mam nadzieję, że będzie Wam się ten filmik podobał. Jak już wcześniej wspominałem, idea przyświecająca powstaniu tego rewolwera, broń miała być uniwersalna. Moim zdaniem troszeczkę, jeśli chodzi o uniwersalność broni, jeżeli coś próbuje wykorzystywać wszystkie, służyć do różnych rzeczy, czyli ten rewolwer jako shotgun, no nie będzie za dobrze działał. Jednocześnie nie jest to broń do noszenia przez ten długi cylinder, mimo że ma tylko 3-calową lufę, więc kurczę, no troszeczkę za duży jest do skrytego noszenia. Do ochrony, do obrony domu, no, by pasował, do trzymania w samochodzie, no również, ale jako shotgun czy broń do noszenia skrytego, to raczej troszeczkę słabo. No ale mimo wszystko jest mnóstwo zabawy z tą bronią i na pewno, jak wiecie, on znajduje swoich nabywców. To jest właśnie taka flaga, która nam informuje, że nie mamy nic w cylindrze. Więc jak już wcześniej wspominałem, ta broń może strzelać łuskami, przepraszam, nabojami do shotguna o długości łuski 3 cali, czyli 76 mm. Jak widzicie, cylinder jest troszeczkę dłuższy, dlatego że po strzale z takiego ładunku jeszcze tutaj się rozwija troszeczkę łuska, więc musi tutaj zostać troszeczkę miejsca, prawda?
Tutaj mamy bardzo specyficzne naboje Critical Defense, gdzie jak widać tutaj, może z bliska pokażę, mamy jeden taki grzybkujący pocisk kalibru 41, czyli koło 10,5 mm i dwie kulki 9 mm. Ja później zobaczycie to na filmie, że one z takich 10 metrów wcale nie mają dużego rozrzutu, a trafienie trzema pociskami na raz spowoduje efekt taki kumulatywny, że tak powiem, tego zranienia. Generalnie tutaj statystyki są takie w szpitalach, że jeżeli ktoś zostanie trafiony pojedynczym pociskiem, praktycznie na 90% ma szansę z tego wyjść, prawda? Jeżeli więcej niż dwa, już te prawdopodobieństwo jego uratowania po prostu spadają, więc takie naboje mają za zadanie wyeliminować przeciwnika, wyeliminować zagrożenie i pozbawić go możliwości dalszego nam zagrażania jak najszybciej, prawda? Akurat to są 2,5-calowe łuski, więc taka ciekawostka. Okej, może strzelać nabojami 45 Scofield. To są takie starsze naboje, one były wykorzystywane we wczesnych, kurcze, rewolwerach z złamanym szkieletem Scofield. Odmianą tych nabojów są 45 Long Colt, jak tutaj widać, również pasują. Ktoś by powiedział, o, w następnym jak gdyby takim wcieleniem 45 Long Colt jest 454 Casull. Tak, jest, ale w tym rewolwerze nie ma takiej możliwości, dlatego że, nie wiem czy to będzie dobrze widać, w cylindrze, jak widzicie, w cylindrze są takie, taki step, takie wycięcie. I to jest uczynione po to, żeby dłuższa łuska od pocisku 454 Casull, który po prostu by rozerwał tą broń, nie weszła nam do cylindra wystarczająco głęboko i tego cylindra po prostu nie zamkniemy. Dokładnie taka sama zasada jak 38 Special i 357 Magnum. 357 Magnum po prostu nie załadujemy do naszej broni. Ok, może teraz szybciutki opis tego rewolweru. No, rewolwer jest na stalowym szkielecie, akurat ten jest czerniony, również występują jasne, występują z 2,5-calowym cylindrem i 3-calowym, tak jak tutaj. To znaczy cylinder jest dłuższy, tak jak wcześniej wspomniałem, ale tutaj ten akurat jest cylinder magnum, czyli na łuski 3-calowe, zwykły cylinder na łuski 2,5-calowe jest troszeczkę krótszy oczywiście, wiadomo. Tak jak wspomniałem wcześniej, rewolwer jest stalowy całkowicie. Posiada muszkę typu high-vis, czyli ono łapie światełko i tak fajnie sobie świeci. W nocy tego nie widać, jest nieprzydatna kompletnie, ale bardzo fajnie się sprawuje na strzelnicy. Z tyłu jest szczerbina po prostu wycięta, w szkielecie po prostu jest taka rampa. Bardzo prosto jest to zrobione. Kurek oczywiście jest bez iglicy. Występuje tutaj taka dźwignia pośrednicząca, płytka pośrednicząca, która podnosi się do góry przy pełnym ściągnięciu spustu i przekazuje nam uderzenie na iglicę. Widać, ona tutaj ładnie nam wystaje, tak? Jeżeli ściągniemy spust, znaczy puścimy spust, to iglica się ściąga i kurek wtedy nigdy nie uderza, ponieważ ta dźwignia pośrednicząca zjeżdża na dół, można tak powiedzieć. Rewolwer praktycznie w stanie zareglowanym nie ma praktycznie żadnych luzów. Nie ma absolutnie żadnych luzów. Na każdej praktycznie komorze jest bardzo, bardzo dobrze spasowany. Nic tutaj nie telepie się. Co jeszcze? Rękojeści, one się tutaj nazywają Ribber Grips. To znaczy, że Ribber, czyli Ribs, Ribber, Ribs, czyli żeberka i Rubber,
co znaczy guma, czyli takie gumowe żeberka. Złączono te dwa wyrazy, rubber grips. Bardzo fajnie powodują, bardzo fajnie tłumią dosyć poważny odrzut, na przykład w nabojach takich do obrony osobistej i są bardzo, są bardzo komfortowe. Nie wygląda może to super piękniej, ale jest fajne. Logo tutaj Taurusa, jak widać, jest ok. Pewne wnioski z użytkowania. A to może zmienię kąt kamery i Wam opowiem. No jak widać... jeszcze jedna rzecz. Gwint w lufie jest... Może będzie to dobrze widać. Gwint w lufie jest troszeczkę płytszy niż normalnie, a to dlatego, żeby ten rozrzut śrut nie był tak tragiczny, dlatego że praktycznie jeżeli strzelamy śrutem z lufy gwintowanej, gwint po prostu łapie te śruciny i rozrzuca dosłownie niesamowicie. Na strzelaniu zobaczycie, jaki rozrzut z tych śrutów jest i jest duży. Jednakże z takich pocisków typu self-defense, takich nabojów typu self-defense, czyli do obrony i tak dalej, jest bardzo, bardzo ciekawy. No, z tego wiadomo. Jedna rzecz jednak. Zobaczcie, jakie te pociski są krótkie, naboje. Więc tutaj akurat w tych Scofieldach to jest w ogóle super krótkie. Ale na przykład zobaczcie, Long Colt będzie nam tutaj sięgał dotąd tylko, prawda? I po strzale sam pocisk będzie tutaj leciał sobie w tym cylindrze bez gwintu, bez niczego. On się dopiero będzie wrzynął w gwinty tutaj. Przez to broń nie będzie taka cenna. Okej, w założeniu ta broń w ogóle nie miała być jakąś bronią snajperską i tak dalej. Ale no, należy się spodziewać tak na 25 yardów koło 4 cali koło 4 cali rozrzutu. To tak spokojnie. Więc tak mówię, ja zawsze mówię, że to wszystko zależy od strzelca, okej? Okay? Ale tak myślę, że nie jest to broń super precyzyjna. Ona do tego nie jest przeznaczona, ale to jest broń bardzo dobra do samoobrony, do, nie wiem, włożenia w samochodzie, jeżeli u Was można, jeżeli nie, no to trudno. No i tyle. No, akurat występuje ten rewolwer z takim tutaj, z taką osłoną, jak nie używamy go na muszkę, żeby nam się nie potłukła. To jest łatwo wymienny, więc łatwo to zrobić. Łatwo to wymienić, jeżeli coś się stanie. No więc zapraszam Was na koniec filmu na strzelanie z tego rewolweru. Kilka fajnych tam rzeczy będzie, jak strzelam do rzutek nawet nim. No taka zabawa po prostu to jest albo do zabawy, albo do poważnej roboty, dosłownie. Ja sądzę, że to jest dla mnie po prostu do zabawy tylko i wyłącznie. No strzelam tam do rzutek, strzelam tam do tarczy, więc zobaczycie, jak to działa. No, tak jak wcześniej wspominałem, rozrzut z tego typu nabojów jest dosyć znaczny. Ale okej, jeżeli ktoś ma problem z wężami, nie wiem, z królikami, z takimi rzeczami, no oczywiście nie w mieście, nie? Ale tam, gdzie można używać tego, to jest bardzo dobra broń. Nie wiem, ostarzyć kojoty, no na niedźwiedzia to raczej nie będzie, tylko w imię tego misia i tyle, jeżeli do niego zaczniemy strzelać śrutem, więc no raczej nie polecam, tak? Więc no, fajna zabawka, prawda? Ona jest wielkości rewolweru Magnum z czterocalową lufą przez ten dłuższy cylinder, więc ten cal tego cylindra został ukradziony tej lufie. No, wygląda trochę śmiesznie, prawda? Ale powiem Wam, że jest bardzo poręczny. Naprawdę, moje personalne wrażenia są jak najbardziej pozytywne z operowania tym rewolwerem. I się trafia do rzutek. Dzięki. Spróbujemy troszeczkę do rzutek postrzelać. No, udało się. Za drugim strzałem. Może za pierwszym. A!
To jest śrut numer 6. Taki troszeczkę lepszy ma, ciaśniejszy rozrzut. Zresztą zaraz może sprawdzimy na papierowej tarczy. No jeszcze raz spróbujemy. O! Ładnie wyszło. No ciekawie tak bije, że tak powiem. Odrzut dosyć mocny jest w tych łuskach. Okej. Okay. 45 long cold. What I just did? Przestrzeliłem. Przestrzeliłem, kurde, rurę u góry. O, rany. Takie tam. On trochę się łuski. O. No taka zabawa. Mamy trochę critical defense. One będą najprawdopodobniej, one mają jeden taki jak gdyby powiedzieć pocisk grzybkujący plus dwie kuleczki. Ten pocisk grzybkujący jest kaliber 41, czyli koło 10 mm. Dwa następne są 9 mm, więc może spróbujemy z bliska z tego strzelić. Jak widać, gong się nie ostał naszym 500 Magnum, zaraz go poprawimy, ale troszeczkę zobaczymy, co się będzie działo za chwilę. To są troszeczkę krótsze, 2,5 cala. Może podejdziemy bliżej, co? Zobaczymy, co się będzie z tym działo. Tutaj jest jakieś 15 metrów, może 10. Lewa tarcza ma tylko jedną przestrzelinę po 500 Magnum, więc zobaczymy, jak te critical defense się układają. One mają całkiem dobre skupienie, aż dziwne, proszę zobaczcie. To jest 500, a to są przestrzeliny właśnie z tego critical defense, czyli na 10-15 metrów nie ma takiego dużego rozrzutu wbrew pozorom. Więc czemu nie? Taka zabaweczka. Zobaczymy, jaki rozrzut śrutu jest tutaj na, powiedzmy, 7 metrów bodajże. Ile tutaj będzie? Z 5, 7 gdzieś. To jest tutaj śrut numer 4, tutaj śrut numer 6. One są dosyć takie drobne właściwie. Śrut numer 4 będzie pierwszy, a potem śrut numer 6. To są ciaśniejsze trochę. Więc no może troszeczkę dalej. Czyli cała twarz, to powiedzmy drugi. Na te parę metrów jest dosyć duży rozrzut. Jak pamiętacie wcześniej, ten rewolwer z nabojami Critical Defense ma bardzo fajne skupienie, jednakże zwykły
Zwykły śród ma no raczej duży rozrzut. Na kaczki nie da rady polować. Taurus.